Dzień dobry, Daria Wojda. Witam serdecznie w kolejnym odcinku OSOS Tutor. W dzisiejszym wydaniu przedstawię Państwu system Mediporta, dedykowany do obsługi przychodni, gabinetów lekarskich oraz prywatnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich. Podczas szkolenia omówię zalety pracy w systemie chmurowym Mediporta, jak zabezpieczone są dane pacjentów, jak wygląda obsługa kalendarza, prowadzenie kartoteki i elektronicznej dokumentacji, a także jak prosto rozliczyć świadczenia. Mediporta to system działający w chmurze. Co to oznacza? Przede wszystkim mogą Państwo korzystać z systemu Mediporta z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze. Potrzebny jest tylko dostęp do internetu, komputer lub tablet. Placówka korzystająca z takiego rozwiązania nie ponosi kosztów wdrożenia oraz zakupu serwera. Z kolei za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w systemie Mediporta odpowiadają automatyczne kopie zapasowe, automatyczne aktualizacje, dostęp do historii kopii zapasowych oraz replikacje do drugiej lokalizacji. System Mediporta wspiera placówki na każdym etapie obsługi pacjenta, od umówienia i rejestracji wizyty, przez uzupełnienie elektronicznej dokumentacji medycznej, po rozliczenie z NFZ, pacjentem bądź płatnikiem komercyjnym. Obsługa ruchu pacjentów jest możliwa dzięki elektronicznemu kalendarzowi. Za pomocą kalendarza możliwe jest rozplanowanie i rejestracja wizyt finansowanych przez NFZ oraz wizyt komercyjnych. Oprócz wizyt indywidualnych, w kalendarzu można także w prosty sposób tworzyć i zarządzać wizytami grupowymi oraz cyklicznymi. Kalendarz to również wsparcie w tworzeniu bazy pacjentów. W prosty sposób możemy tu uzupełnić podstawowe dane pacjenta podczas umawiania. Narzędzie to umożliwia również szybki podgląd podstawowych danych dotyczących np. zleceń realizowanych, deklaracji POZ pacjenta oraz dostęp do pełnej kartoteki. Elektroniczna kartoteka pacjenta pozwala w jednym miejscu gromadzić wszystkie niezbędne informacje o pacjentach, w tym m.in. dane osobowe, adresowe i kontaktowe, oświadczenia i zgody, wykaz deklaracji POZ, załączniki, jak na przykład skany dokumentów oraz zdjęcia. Natomiast rozbudowane filtry umożliwiają proste i szybkie wyszukanie określonych kartotek, na przykład po ich numerach, danych osobowych lub adresowych pacjenta, czy ikonkach, jakimi w systemie oznaczony został pacjent. Dzięki filtrom można w prosty sposób wyszukać na przykład wszystkich pacjentów z danej miejscowości lub mieszkających na określonej ulicy. Moduł elektronicznej dokumentacji medycznej w Mediporcie pozwala gromadzić wszystkie niezbędne informacje na temat choroby pacjenta, jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych. Prosty i intuicyjny w obsłudze interfejs pozwala na szybkie wystawienie recept, uzupełnienie zleceń dla pacjenta, dodawanie rozpoznań, procedur, produktów jednostkowych oraz innych danych wymaganych do poprawnego rozliczenia wizyty w NFZ. Podpisywanie i wysyłanie elektronicznych recept do systemu P1 odbywa się w systemie Mediporta przy użyciu bezpłatnego certyfikatu PUE lub certyfikatu podpisu kwalifikowanego. Liczne ułatwienia, jak na przykład ponawianie recept i pojedynczych leków, szablony recept czy automatyczne rozdzielenie leków na receptach w połączeniu z nowoczesną bazą leków w KSBLOS pozwalają usprawnić proces wystawiania recept i znacznie skrócić czas obsługi pacjenta. Frazy i szablony wizyt umożliwiają szybsze i prostsze prowadzenie opisów tekstowych na formularzach wizyty. Narzędzie pozwala zdefiniować często powtarzające się zwroty i opisy, które są używane do uzupełnienia informacji dotyczących np. przebiegu wizyty. Narzędzia te pozwalają przyspieszyć działanie danych w wizycie, korzystając z wcześniej przygotowanych opisów. Mediporta gwarantuje skuteczne i zautomatyzowane rozliczenia z NFZ dzięki dostosowaniu do obowiązujących przepisów oraz szeregowi wygodnych funkcji. Pozwala na generowanie raportów, które ułatwią zarządzanie przychodnią i przyspieszą zarządzanie rozliczeniami. System umożliwia ewidencję i wydruk listy pacjentów oraz zrealizowanych świadczeń. Z uwagi na to, że prowadzenie ksiąg jest wymogiem formalnym zarówno w przypadku placówek świadczących usługi refundowane, jak i w przypadku placówek prowadzących działalność komercyjną, księgi zabiegowe dla komórek, które tego wymagają, są włączane już na etapie wdrożenia systemu Mediporta.
Mechanizm ksiąg zabiegowych pozwala ewidencjonować oraz drukować listy pacjentów przyjętych w placówce wraz z informacją o wykonanych na ich rzecz świadczeniach, zabiegach i badaniach. Funkcja ta pozwala na automatyczny wpis o wizycie do danej księgi, m.in. na podstawie danych umówionych i potwierdzonych wizyt oraz danych uzupełnionych w określonych sekcjach wizyty. Maksymalna elastyczność systemu zapewnia pełne dopasowanie do potrzeb placówki. Warto podkreślić, że system Mediporta powstał w wyniku konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, aby wprowadzanie danych było intuicyjne, pozwalało zaoszczędzić czas i usprawnić pracę personelu medycznego. Przed zakupem systemu możliwe jest również wypróbowanie bezpłatnej wersji demo z wybranymi funkcjami systemu. Mediporta, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyła możliwość samodzielnego i szybkiego zamawiania aplikacji poprzez stronę www.mediporta.pl. W procesie zamawiania systemu poprzez stronę internetową następuje automatyczna wysyłka umowy, automatyczne utworzenie instalacji, automatyczna wiadomość z danymi dostępowymi, pozwalającymi na zalogowanie się do systemu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki OSOS Tutor. Gorąco zachęcam również do subskrybowania kanału na YouTube.